Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Surviving Mars. Moi drodzy, sprawa wygląda następująco. Otóż od poprzedniego odcinka chyba za dużo się nie zrobiło, coś na chwilę włączyłem giereczkę na chwilkę. Słuchajcie, kiedy zablokowałem wszędzie, że oni nie mogą wchodzić do tych, jakby jak przyletą nowi pasażerowie, to nie mogą wchodzić do jakby tych kopuł swoich, do tych kolonii. Natomiast problem jest taki, że jak sobie naciśniesz na rakietę, to ona ma taki range. I to jest range, z którym oni mogą iść do różnych rzeczy. Czyli jak przysłałem tutaj tych chłopów, to oni niestety musieli iść tutaj, a my byśmy bardzo chcieli wydobywać materiały rzadkie, dlatego mamy teraz problem 57 bezrobotnych i 38 bezdomnych. To jest spory problem, muszę przyznać. I dzisiaj na odcinku będziemy go rozwiązywać. Jeżeli wam się podoba seria, możecie zawsze zostawić lajka, komentarz, subskrypcję, wpaść w linki w opisie, Twitch, Twitter, Instagram. Trzeba zbudować tutaj apartamenty, bo one są tutaj najbardziej. No, apartamenty koks są po prostu. Co by tu dużo gadać, po prostu są giga koks. Tanie, duże rzeczy się w nich zmieści i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że dwa, jak nie więcej, bo ja przecież ja potwornie, gigantycznie dużo przysłałem tu ludzi. Mamy 7 młodzieży, a ja nie mam szkół przecież. Trzeba jeszcze szkołę by było zrobić, pyk. Coś takiego. Pytanie, w którą stronę my idziemy? Czy w tą, jakby tu połączyć? Tu raczej już nie zbudujemy kopuły, więc coś takiego. Może tutaj ta szkoła? Może tu. Ajajaj, to ciężko teraz logistycznie ogarnąć to, jak to tam będzie wyglądać. Fajnie by było to wyburzyć i później postawić tutaj apartamenty. Natomiast. O, polimery by trzeba. Przydałoby się tak. Polimerów to by się przydało więcej robić. Zdecydowanie, bo to się robi z paliwa. Więc to praktycznie z Afriką mogę robić te polimery, więc robimy gdzie tu jest ta fabryka polimerów? Megatlen, fabryka polimerów. Fabryka polimerów, walniemy sobie tutaj. No to musi być chyba przy tym, nie? Tak, to jest jakby ręcz tego wszystkiego, więc to musi być trzy jakby kopule. Coś takiego, nawet może z dwie, ile się tu ludzi mieści. Ty, a tu nikt nie pracuje, co jest? Nikt, halo. Nikt tu nie chce chodzić do roboty. Chociaż rozumiem, że to jest jakby tu też ograniczona liczba ludzi jest. No nic, tak to się właśnie żyje. Zrobiłem jedną z technologii w międzyczasie. Udało się zrobić drukowanie dronów. I teraz potrafimy robić drony. I teraz robię gniazd do dronów. A później co będziemy robić? Pojemność akumulatora dronów zwiększona 50%. Bierzemy to? Kurde, wziąłbym w sumie. Aha, słuchajcie, okazało się, że. Bo ja to niestety, tak jak w poprzednim odcinku, z tego co pamiętam, a swoją drogą możecie zostawić Research lajka. complete. Z tego co pamiętam, słuchajcie, w poprzednim odcinku to wyglądało tak, że powiedziałem, że no na pewno jak coś się dowiemy o tych ognikach, co nam latają nad wodą i kradną wodę, to ja wam wszystko powiem. Natomiast. No nie powiedziałem wam. I przeczytałem, co tam się dzieje, i nawet nie chciało mi się rozpoczynać nagrywania. Więc sprawa wygląda następująco. Że słuchajcie, odnośnie tych ogników, to one przy tej wodzie się pojawia ich coraz więcej. Słuchajcie, jak się okazuje, one się przy tej wodzie rozmnażają. Są to jakieś bakterie albo coś takiego. Coś w tym stylu musi to być. Czemu tu nie mam mieszkania? Halo? A, bo ja mam. Tak? Dobrze, źle? Halo? Co to jest? Przeludniona kopuła. No dobra, no ale to co ja mam zrobić, no? To wysyłamy w sumie do tego. Do domu. To możemy na jakąś ekspedycję, o ile jest jakaś ciekawa ekspedycja. Tu jest potrzebny łazik safari. Nauczyłem się też, jak możemy transportować, słuchajcie, rakiety między kopu, znaczy jakby ludzi między kopułami, natomiast do tego jest potrzebny specjalny łazik, który zapewne odkryjemy później w robotyce. Na razie takiego owego nie mamy. Przydałaby się też baterie na prąd, bo chyba ich nie mam za dużo. Ale kosztują polimery, więc myślę, że spokojnie możemy sobie tutaj zrobić taką gigę dużą farmę tych baterii. Mam nadzieję, że będzie git tutaj, co?
Tyle, starszy git? Ktoś tu jedzie, tu pomaga tego? Chyba git, co? Dobra, elegancko. Nie wiem, ile one trzymają jakby sobie. Zapotrzebowanie na zebrane. O, właśnie, właśnie. No, to się zdecydowanie przyda troszeczkę na zbieranie w tych bateriach tej energii. W razie czego, zobaczcie, w razie czego zawsze będzie to w tych bateriach i w razie kryzysu zawsze będziemy mogli z tych baterii skorzystać. Jest totalnie koks. W ogóle pomyślcie, jakie potężne muszą być to baterie, byłyby w stanie utrzymać na przykład 121 osób, nie? Pod stałym prądem. No to duże baterie. Dobra, mamy tu jakieś anomalie. Możemy tutaj zeskanować to na anomalię, ale cały dzień czekam, aż dzisiaj nagram ten odcinek, dosłownie. Usiadłem teraz, mówię, o, to jest ten moment, to jest, this is the moment. I faktycznie jest to ten moment. Dobra. Tutaj trzeba ale że tyle pracowników chętnych. Fajnie, podoba mi się. To nawet zrobimy chyba jeszcze jedną, wydaje mi się. Dwie fabryki, kolejną fabrykę polimerów walniemy i nawet możemy walnąć taką podwójną, że ja walnę tu i zarówno ludzie z tej kapuły i z tej będą mogli tutaj pracować. O, wreszcie ktoś zamieszkał w tych apartamentach, a tutaj czemu ktoś nie mieszka? Ciężko mi to określić niestety, dlaczego tak się dzieje. Bezrobotni, wolne miejsce zamieszkania. Ty, to gdzie oni są? A chyba tutaj, co? Nie, bezdomni. To nie rozumiem. Tu? Nie. Nie wiem, w sensie, no bo... A nie, to nie są... Kurwa, to nie są bezdomni. To są ludzie bez pracy. A czasem się to myli ludziom. Ludzie bez pracy nie równa się bezdomny. Nie, nie, nie. Albo tak samo jak bezdomny nie równa się menel. To jest, to warto pamiętać. Ty, ja tu nie mam, rozumiem, dronów nawet, które to ogarną. Nie, no mam. Co ma? No halo, budować mnie to szybko fastem. Czego jest potrzebny? Metal? Naprawdę ze wszystkich zasobów nie mam, kurde, metalu? A, ty! Dlaczego tu taki syf jest? Halo? Trzeba to wszystko posprzątać. Co tu się dzieje? Trzeba mi tutaj fastem zbudować. Ty, ja muszę tempo nadgonić. Ja dzisiaj taki strasznie przymulony jestem, a tu trzeba się odpalić. Właśnie to jest najgorsze w tym, że i najfajniejsze z jednej strony najfajniejsze, z drugiej strony najgorsze, że kiedy faktycznie siadam, to trzeba się odpalić. Trzeba wjechać na pełnej, bo inaczej będą giga nudy. Potrzebna interwencja. W pobliżu wraku wahadłowca zauważono niezidentyfikowanego człowieka. O. Kafandrze kosmicznym nieznanego systemu. Gdy dotarliśmy do tego człowieka, zauważyliśmy na niego bliznę po poważnych oparzeniach. Wygląda na to, że ponadto jest niemy i głuchy z powodu jakichś tajemniczych dolegliwości. Zaskiera mu ból. Widać, że jakaś inna kolonia porzuciła go, aby umarł w samotności. Nie no. Trzeba go wyleczyć. Przyjęliśmy tajemniczą osobę do szpitala. Badanie i analiza próby krwi ujawniły zmiany w narządach i DNA pacjenta, które jak dotąd nie wydawały się możliwe. Pewien super nowoczesny ośrodek badawczy z ziemi wyraził chęć podjęcia się leczenia. Nam dane eksperymentalnego leku, który spowolni jej proces na początek za 50 milionów. Być może warto jednak zbadać tę chorobę i pomóc obcemu człowiekowi na wypadek, gdyby pojawiła się kiedyś konieczność zwalczania jej na większą skalę. Bardzo żałuję, ale nie. Nie no, 50 milionów pewnie, że płacimy. Tak o. Na chillku. Nie no, ja tu produkuję... Ile ja tego metalu... Ty, w ogóle ile tu jest tego metalu? Jeszcze 370 tylko metalu. Trzeba tutaj rozszerzać naszą ekspansję metalową. Ewidentnie, tu musi być kolejny ten zbudowany. A wiecie, co by najlepiej było zrobić? Najlepiej było zrobić tak, żeby one się tak połączyły między sobą, wiesz, Zodzi? Czyli zrobić coś takiego, nie? I one się tu i później tu. Tak było na fajnie, jakby wszystkie były połączone ze sobą. Może, o, może tak? I tutaj. I wtedy wszystkie te cztery połączymy razem. Kurwa, jaki jestem genialny. Dużo betonu. Dobra, jest git. A ile tu jest złoże? Tysiaczek. Dobra, robimy to. Tylko mam nadzieję, że siądzie. Połączenie. Ty, o, widać je teraz. Pajak wędrują, jebany.
Zadupcają te dowody, zadupcają. Ale jaja. Kradną na powierzchni, na pojemnicze. Kolejne zapadlisko? A nie, bo już najechałem na to. Dobra, trzeba sprawdzić, jak odległy potrafi być tunel, który mogę połączyć. Okej. Nie za bardzo odległy. Dotąd. Dobra. Dotąd. Czyli coś takiego. Okej. Myślę, że ja to robię, nie? Pyk i cyk. No, taki będzie siabadaba. Coś takiego, nie? Tylko żeby udało się to połączyć fajnie. Coś takiego myślę. Zajebiście to będzie. Tylko trzeba po kolei to teraz budować. Albo nie, w sumie to najpierw to byśmy zbudowali. Najpierw to. A to też wymaga naprawy? Budynek doznał awarii. O nie, o. To co teraz? Teraz musimy to. Kurde, że ja to wszystko ręcznie zawsze muszę robić. Trzeba to wyładować wszystko. Musimy pobrać ze sobą artykuły elektroniczne, których no nie mamy za wiele. Ale coś tam widzę jest tych artykułów elektronicznych, a my tylko jedno potrzebujemy, więc na chillku. Tutaj, tu już sobie drony powinny poradzić, prawda? Mobilna baza dronów. Ja, mobilna baza dronów została zaktualizowana. Magazyn. Zestaw składów, które można mieścić dużą ilość zasobów, ale muszą zostać zbudowane i wymagają zasilania. Im więcej masz przestrzeni magazynowej, tym więcej rzeczy gromadzisz. Nowe budynki, magazyny. A co to znaczy? To znaczy, że ja będę mógł, na przykład, one będą mogły sobie automatycznie się wymieniać tam, gdzie są. Ta proszę, że nie musiał tego wszystkiego ręcznie robić. Bierę to od buta. 4,5 koła? No dobra, już kit. A to co to? Bezcenowy napęd odrzutowy. Benzyn wahadłowców. Garażuje i tankuje wahadłowce, umierzywiając długodystansowy transport zasobów między magazynami i rozmieszczanie kolonistów między kopułami. To jest to, czego potrzebujemy. Tak. Tylko jest taki problem, że my na razie nie jesteśmy w stanie chyba. Czy jesteśmy w stanie artykuły elektroniczne jakoś wytwarzać? Bo wydaje mi się, że ja nie jestem w stanie wytwarzać żadnych artykułów elektronicznych, albo przynajmniej na pewno tego nie robię, z tego co rozumiem i pamiętam. Tak, na razie tego nie produkujemy, a jesteśmy? Jesteśmy. A, bo to wymaga. Okej, to wymaga rzadkich metali. No widzisz. Ale chyba nie wymagasz. Ty, a no właśnie, co z tymi rzadkimi metalami? Aha, to tu było, a tu nikt nie mieszka. O, ktoś mieszka, ty, jedna osoba. Dobra, w ogóle to ja powinienem pozamykać to. Zamknij, zamknij. Zamknij. Nie chcemy tu więcej ludzi. Tu muszą być otwarte. Tu chcemy ludzi. A właśnie, sprowadzamy ludzi, sprowadzamy ludzi. Dobra, wystrzel. Mamy dużo jest chyba w ogóle ochotników, strasznie. Tak, wystrzel, wystrzel. Wszystkich bierzemy, 4 rakiety niech tu lecą. W sumie się nie pomieszczą. Dobra, kit. Kit z tym. Musimy to budować. Potrzebujemy cementu. O, cementu jeszcze, dobra. Cementem. Na cement na pewno nie narzekamy. Nie narzekamy. Budujący koloniści, gdzie? Który? Ty? A z drugiej strony ty do stołówy. Nie no, nie masz aż tak daleko. Wystarczy, że tu przyjdzie co, że to automatyczne schodki masz. I narzekasz. To jest dobrze, ty. Budujemy, budujemy. Co budujemy? Co jest lepsze? Fabryka elektroniki, fabryczka. A to małe, tak? To takie small, a to takie big. No ogólnie to te small też są potrzebne tutaj rzeczy, żeby powciskać gdzieś. Na przykład tu, o. Coś takiego. Albo tu, nie? Więc chociaż stąd byśmy tu. A, dobra, nie wiem. Robię taką śmol. Ona jest chyba za friko, nie? Czy nie? A nie, może nie. To wymaga. Ty, żeby. Jak to 5 artykułów elektronicznych, żeby robić elektroniczne rzeczy? To bez sensu jest. Jak to budują? A nie, tylko jeden jest. Dobra. Jakby. No, może sobie iść do stołówki, nie? W sensie, czy ja. Jak to wy. A nie, bo ja. Dobra, jestem debilem, kurwa. Jak to po prostu wyłączam pewnie, to on. Nie no.
Jak to 13 głodujących kolonistów? No idą przecież teraz jeść, no. Nagroda. Nie wiem, o co tu chodzi. Co dostałem? Naukowców, dobra. Przeprowadzono dalsze badania stanu pacjenta. Pierwsza partia... Sorry w ogóle, że dzisiaj taki odcinek jakiś... Tak jakoś... zastałem się ostatnio, więc mam nadzieję, że mi tutaj wybaczycie taką, że dzisiaj nie jest taki, nie jestem w jakiejś najlepszej formie. Dobra, kontynuujmy. Wciąż widzi na jedno oko, ale aktualnie nie wiemy, jakim językiem mówi. Utrudnia to wszelkie próby porozumiewania się z koniecznością oparte na gestach. Natomiast nasi koloniści najwyraźniej reagują przychylnie. No płacimy i już 100 milionów, żeby chłopa uratować, zapłaciliśmy, ale może się to przydać ostatecznie. Bo później może sobie łatwiej poradzimy. Na wszystkie zmiany lecimy i produkujemy te polimery. Przeskanowano sektor, podoba mi się to. Jak tam mój beton? Elegancko jest, cement. Beton to będzie pewnie później. Dobra, elegancko jest cement. Budujemy, trzeba tu zbudować, to połączymy razem. Kurde, jak będzie miodzie, mówię wam. Taką kolonię najlepszą zrobimy na świecie. Ale powiem wam szczerze, że tak to szybko mi idzie. Ja w takim tempie pracuję nad tą kolonią naszą, że to jest giga szok, bo nie chcę zanudzać. Cały czas się staram najlepiej jak potrafię. Dobra, widzę, że już po kolei musimy te rakiety wysyłać. Tylko, a widzicie, jest problem. Paliwo jest problemem. Wiecie co? Trzeba zrobić magazyn. Zrobić nie skład uniwersalny, zrobić skład... A co to jest? A tak. A jeszcze tego nie odkryłem do końca. I tutaj robimy skład paliwa. Takie coś robimy, nie? I teraz ty, co ty masz? Nieważne. Ty masz mieć paliwo. Załaduj paliwo. Tak. Mam nowych kolonistów. Mam nadzieję, że oni sobie przyjdą tutaj, prawda? Prawda, że tu... Super. Jejciu, ale super. Super, właśnie. Miodzio. Super. Trzeba wydobywanie tych, wydobywanie metali rzadkich. Tutaj elegancko pierdolność. Będzie git. No nie mamy food. Nie, już myślałem, że jeden food i mówię, dobra, przegrałem, nie? W sensie wszyscy umrzemy tu. Mówię, nie zauważyłem, ale nie, dobra, jest git. Tutaj też wszystkie zmiany możemy dupnąć. O, produkcja na sola to nie jest zbyt dużo. Jeden? Kurde, strasznie mała, ty. Energii nie mamy. Niedobrze, ale mamy pewnie zapas jakiś, nie? Tak, 900 zapasu. Dobra, no tym większe tempo jest tutaj rozwijanie się naszej kolonii, tym no szybciej muszę wszystko budować i panować nad tym. To nie jest takie łatwe, wierzcie mi. Naprawdę nie jest łatwe panować nad tym wszystkim, budować 17 rzeczy, do tego jakoś to fajnie komentować, mówić, co będziemy jeszcze robić. Tu jeszcze połowę tych rzeczy to ja muszę ręcznie robić. Jakiś ładować, kurwa, cement, chłopie. Ręcznie muszę. Gdzie są moje łaziki? Ty, co ty robisz, ty? Chłopie, bierz mnie paliwo tu pakuj. Pakujesz paliwo, rozumiesz, i jedziesz tutaj. Ja im tu mogę drogę, tak, ja wiem. Tworzę automatyczne, wybrane zasoby będą gromadzone i dostarczane do miejsca. No wiem, wiem, muszę większą ilość ich porobić. Co to jest? Iskra geniusz. No dobra, ale czemu ty jesteś na moim pasku tu? Potrzebujemy tu ludzi. Co wy nie macie? Pracy nie macie. Potrzebujecie części maszyn. Ja pierruper. Wyładujcie to szybko. Ty wyładuj tu w sumie. Wyładuj tu. I jedź tu, jak wyładujesz. Stąd załaduj. Co załadujesz? Z czym byłeś? Z paliwem? A co potrzeba? Kurde, części elektryczne. Nie, to drugie. Części maszyn. Załaduj. Części maszyn. Przyjedź. Ty, paliwo. Wyładuj wszystko. Ja pierwszy widzowie, ale jajco. Dobra, gotowe do wylotu jest? A nie, nikt nie wziął żywności. A czemu ty oni nie robią żywności? Za mało mamy dronów. To jest... tak, za mało mamy dronów, zdecydowanie. A tu w ogóle jedzenia, ty, jak tu oni będą jedli w sumie?
Czekajcie, jedzenie trzeba im jakoś fastem zrobić, tu jakąś stołówkę czy coś, nie? To jest ważne, żeby oni mieli stołówkę. Laboratorium naukowe to nam pewnie przyspieszy badania, natomiast na razie korzystamy tutaj z zasobów ziemskich, jeśli chodzi o badania. Dobra, walniemy im stołówkę, nie? Tylko do tego jest znowu potrzebny metal. Metal mamy bardzo dużo metalu, natomiast nie mamy. Niestety nie mamy innej rzeczy. Magazyn specjalistyczny. Nie, tak, w sensie, ale beton. Cement. Czemu ja mówię beton? Załaduj. Cement. Wyładuj. Cement. Nie, załaduj cement, później cyk. Dobra, jest, a nie mam prądu. Głupie jest to, że jak mam za darmo, to mogłem w sumie za darmo robić, ale dobra. W sensie nie musiałbym już łączyć, mogło się sam łączyć, skoro jest za darmo, ale okej. Okay. No to niestety produkcja tego to nie jest, nie jest duża. Koszt budowy, a że ulepszenie. Ja bym walnął te dwa polimery, tylko skąd ja tu polimery walnę w sumie? W sensie skąd ja tu polimery będę miał? O, cement. Wyładuj cement. Jedź tam. Kurczę, najgorsze, że ja to ręcznie muszę robić, mówię wam. Ale przeżyją? Rakieta nie wyląduje w ciągu 74 godzin. Umrą? Ty! Niedobrze! Ty, priorytet, priorytet, to jest priorytet. Budujcie to szybko. Znaczy, no oni chyba sobie mogą obok wylądować, nic się nie stanie ogólnie. A, walnę se tu, w sensie. O. Przeprowadzono dalsze badania. Dostępny jest nowy lek, który przedłuża życie pacjenta. Jak dotąd specjalnie przygotowane leki utrzymują pacjenta w wystarczająco dobrym stanie, aby mógł odbyć krótkie spacery po kopule, a nawet podejmować krótkie, cieszące go działania. Nadal nie jest w stanie się komunikować z żadnych z nas, ale wydaje się, że otacza go przyjazna aura, która skłania naszych kolonistów do lepszych zachowań. Za dalsze badania stanu pacjenta ziemskiego ośrodek badawczy żąda zapłaty w wysokości 50 milionów go. Chuj z tym ziomem, ale przynajmniej będzie tego, nie? Idziemy na przyszłość, może jakiś lek czy coś. Dobra, no ja wiem, że wy tu głodujecie, rozumiem. Rozumiesz? Rozumiem. Już zobacz, już jest miodzio totalnie, zobacz, już pracujecie, jest żarcie, już wszyscy mogą sobie zjeść. Jest elegancko. Jak tam w ogóle tego, bo ja w ogóle nie dbam o produkcję tlenu, a to jest dość ważne, ale już nie miałem okazji dbać o to. Dobra, kolejne to zbudujemy, będzie zajebiście jak to połączymy. Zostanie to i połączymy te wszystkie miasta. Może je... O, jeszcze walniemy tu kopułę i połączymy wszystko razem. Nie wiem po co, ale nie, wiem po co. Żeby na przykład specjaliści stąd, jakiś tu jest naukowiec, mógł pracować w budynku tu i sobie, żeby tego mieszkał. Zajebiste to jest, dobra. Ktoś chodzi do szkoły? Wybierz cechę, która wpływa na ten budynek? A skąd mam wiedzieć? Religijność. Premia do wydajności chciałbym. Nerd. Religijność może nie. Cecha, aha, bo to pokaże. A, okej. No dobra. A tu w przedszkolu też mogę, tak? Ale mnie wszystko boli. Nie mogę. Zużycie energii 2, dobra. Kopułę bez podtrzymywania życia, to jest to. To jest to chyba, tak? Co wybudowaliśmy, zgaduję. W sumie to zamiast robić połączenia, to zaraz budujemy po prostu przejście tutaj. Pyk. Pyk, ojejciu, jak miodzio. Kosztuje mnie to 28 cementu, na szczęście... A nie, w sumie nie ma go aż tak dużo. Dobra, magazyn uniwersalny tu trzeba zbudować. Skład? Nie, magazyn uniwersalny i później wziąć to i wyładuj tu. Git. Jedź tu, załaduj to, cement. I później jedziesz tu z powrotem. Nie wiem, czy ja mu tak mogę zaznaczyć? Nie. Rozumiem. Dobra, nieważne.
A ty z czym jesteś? Też z cementem. To weź tu, rozładuj to. Wyładuj zasób. Halo? Jedź tu i wyładuj zasób, gościu. Wyładuj zasób. Ty! Też masz cement. Wyładuj zasób. Ty! Ty, nie wiem, ty masz wszystko. Wyładuj zasób. Kolonia USA nie oferujesz wymiany zasobów za 50 tego. Szkoda. Kopuły bez podtrzymywania życia, widzę. Ona jest wyłączona. O, teraz jest wyłączona. I w sumie nam brakowało tlenu. A my nie mamy za bardzo zapasu tlenu, to nie jest dobrze. Ile tu jeszcze zostało do wydobycia? Jakby jest jakaś. Tak by się kiedyś skończy? W sumie? Czy jakby. Nie no, kiedyś się skończy, tylko pytanie kiedy? O. Ujujuj, za bardzo długo się skończy. Tu. Ojojoj, oj. Tu będziemy do końca życia z tego cementu właściwie korzystać. Ale jaja, widzowie. Dobra. Wszystko jest zbudowane elegancko. To jest coś, jak jest dalszy krok milowy. Wydaje mi się, że więcej ludzi trzeba sprowadzać, żeby ta kolonia szybko się rozwijała. I drony, 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 drony. Produkcja dronów trzeba zrobić. Produkcja dronów, bo my potrzebujemy bardzo dużo tych dronów. Tylko gdzie to jakby zrobić? A, i w ogóle my przez żarcie. Skąd my mamy żarcia? Produkcja żywności, kurwa, 8. Zużycie żywności, 33, ty. A właśnie, ty, wydobycie bezpośrednie wody, poka. Oj, oj, oj. Daleko. Ty. A jakbym, jak my odkryjemy tą technologię, tą robotykę, nie? To robię teraz. Nie, później będę robić. To będę mógł długodystansowy transport, czyli będę mógł wodę na przykład przenosić z jednego miejsca na drugie za pomocą paliwa, z którego będę robił. Paliwo będę robił z wody. Okej, ale jaja. A ja bym to zrobił osobną kolonię do wody. Chociaż co mi to da? No nic w sumie. A nie, rury, ty. Tylko kto to kurwa zbuduje? Te rury kosztują, nie? Tylko od prądu nie kosztują. No nic, to na razie jednak głupi pomysł jest. A to co to jest? Cement. Okej. O, tu jest też. A nie. To jakieś premia do badań. Pacjent. Czy prowadzono dalsze badania? O, coś laguje. Dostępny jest nowy lek, który przedłuża życie. Jego zdrowie szybko się pogarsza, lecz mimo to spaceruje on po kopule. Tak, dobra, no to będziemy go nieskończone. 50 milionów to nie jest tak dużo. Mam 15 miliardów, więc 50 milionów brzmi jak jakiś żart. Pojebane jest to, że na świecie istnieją ludzie, którzy mówią sobie tak: 50 milionów? Co to jest 50 milionów? Pojebane i super fajne. Nowy szlak, 40 poka. Nie, my nie chcemy nic, ale wy chcecie poka. My wam wyślemy cement, a wy nam dacie 41 tego, tak? No dobra. Ta. No, no dobra. To git. Ja normalnie na handel się zgadzam, tak o. 50 cementu za 50 praktycznie metalu. To jest dobry układ, bo cementu jest giga dużo, jest giga tani, nie potrzebuje ludzi, którzy będą nadzorować temu wszystkiemu. Więc totalnie kocur. Marsjańscy turyści po czasie. Tak, dobra, wisi mi to. Strasznie dużo polimerów mamy już, no bo jednak pracujemy 15 fabryk polimerów jest spracowanych. Teraz, no właściwie już nie potrzebujemy. Ty, ile żarcia, ja super. Nie ma co nawet robić w tym jedzeniu. Nie wiem po co ja tu w ogóle robię żywność, w sensie. Szczerze, wydaje mi się, że mogę to zlikwidować, nie widzę powodu. Ty, mam 6 bezdomnych, czemu? Nie mieścicie się tu? Okej. No to wam walniemy jeszcze raz elegancki domek. Spokojnie, już, nie widziałem. Panowie, nie ma co się. Apartament. Elegancko będzie. Pyk. To są polimery i tego, więc to jest S.
Swoją drogą tu pewnie. A nie wiem, tu dużo bezrobotnych? Wszyscy pracują tu. Coś tam jest tutaj bezrobotnych, więc ja mam, słuchajcie, plan. Skoro tu jest dużo bezrobotnych, to właściwie. A nie, bo to bym musiał. Kurde, jak rozkmina, to bym musiał zaznaczyć szlak handlowy, czekajcie, patrzcie. Znaczy, szlak transportowy. Stąd byś musiał ładować paliwo. I tu byś musiał wyładowywać, kolego. Proszę, rób to. Zaznaczyłem tobie. Nie, no kurwa, jeszcze raz muszę. Jeszcze raz. Ty stąd paliwo i wyładowujesz tu. I teraz jak to zmienić, żeby on nie był zaznaczony? Dobra. I tu zrobimy jeszcze jedną fabrykę polimerów. Po co? Nie wiem. W sumie. A teraz jest coś robili ludzie. Tu też mogą być jakieś młodzież, więc warto ogólnie. Warto by było to jak najszybciej połączyć. Te budynki nie działają. Dobra, kij z tymi budynkami. W ogóle tu też polimery już nie działają, bo jest za dużo rzeczy. Ty tylko 5%? A co? Ty, mam wrażenie, że powoli się coś tu. A nie, zrobiliśmy już tego, tak? Zrobiliśmy już magazyn automatyczny. A pokaż teraz ten magazyn automatyczny, jak on działa. Co to jest na przykład? Skład metali. To weźmy teraz zamiast składu metali, weźmy magazyn. Magazyn metali. Zapewnia miejsce na 4000. Nadmiar metalu zasobu zostanie przewieziony do innych składów w zasięgu dronów. Jakich dronów? Że nie mam dronów. Dobra, nieważne. O kurwa, to taki duży jest. A jest taki ogólny? Magazyn ogólny? Nie ma. To jest gruba rzecz. 130 za 50 metali? Wymień technologię? Nie interesują nas technologie. Pokaż handel. My wyślemy wam 50 metali. To nie ma takiej możliwości nawet właściwie. Turyści po czasie. Nie rozumiem, że oni by chcieli pojechać. No to mają problem, niestety. Ja tu mam chyba za mało dronów, coś mi się tak wydaje. Ile tu jest dronów? Tu są 4 droniki, kurwa. Potrzebuję. Zobacz, a tu się nic nie robi. 30 tu jest dronów, chłopie. Po co tu jest 30 dronów, ty? Tu trzeba mi więcej dronów. 30 dronów w jednym miejscu tam jest. Nie, no tu z 16 dronów jest, kurwa, potrzebne. No i teraz to będzie jakoś elegancko sobie szło, nie? Dobra, bierzemy, skanujemy anomalię, bo to zawsze tam przyspieszy nam różne badania. Bierzemy tutaj pomoc zewnętrzną, ja bym zakupił za miliard. Trzeba byłoby nie, żeby tutaj szybciuteńko iść do przodu. W ogóle porównałbym sobie, jak inne kolonie wyglądają w stosunku do naszej. To będzie ciekawe, zaraz zobaczymy. No i ludzie nie mają gdzie pracować, nie? Bo tu właściwie pracują, ale w sumie to nic tu nie robią, nie? I przydałoby się, no właśnie, lepsze. Bo te oddzielacze wilgoci to tak. Zobaczcie, ile miejsca zajmują. W sumie to nic za dużo nie produkują. Jeden wody. Tyle miejsca za jeden wody. To mówię, by trzeba było tu jakiś fajny transport. Przeprowadzono dalsze badania. Dostępny jest nowy lek. Tak. Pacjent ma opłacanie dalszych. Pomimo tego, że ogromne sumy na próbę wylecenia, koloniści z radością przyjmują nasze wysiłki do udzielenia pomocy. No dobra, no płacimy, będziemy płacić nieskończoność, walić. Może go wyleczymy, on nie wiem, wymyśli lek na raka na przykład. I będzie koks. Ty, no nie mam, że cementu nie mam. Wszystkie rzeczy, nie mam kurwa cementu. O wow, dobra, no to cement. Później tu z powrotem. Fajne będą te magazyny, tylko zastanawia mnie jakby. O, robiąc magazyn, patrzcie, musicie wejść na drona, nie? Znaczy na tego, na gniazdo dronów i jakby, jak to będzie działać, w sensie, gdzie ja będę robić magazyn, czy będzie jeden magazyn? No nie, bo wtedy, no jakby, magazyn zawsze musi być w odrębie tego, czyli całą taką część to będą praktycznie magazyny zajmować. To też bez sensu, ja myślałem, że to będą takie małe, właśnie fajne, CMS tych.
I wtedy te drony, zamiast mobilnych baz, to drony będą rozwozić, żeby wszędzie było dostatecznie, ostatecznie wystarczająco dużo rzeczy do pracy. I to było fajne, a tak to nie wiem. Patrzcie, ile tu jest gruzów, kurwa. Wysypisko. Na ziemi mamy wysypiska śmieci, a tutaj mamy wysypisko kurczę kamieni. Ciekawe, czy będziemy mogli drony próbują zebrać tu. Co to znaczy? Nie rozumiem. Ja mogę skinka, bo nie mogę. A mamy tu, ty, faktycznie, farma grzybów, ty, kompletnie zapomniałem, że my tu robimy farmy grzybów. Właściwie to nawet nie musimy robić tej farmy grzybów, ale no dobra, jak robimy, to niech będzie. W sensie lepiej mieć, słuchajcie, za dużo jedzenia w życiu, niż jej za mało. Półtora, już mamy 52 sol, więc całkiem nieźle nam tutaj w giereszce idzie. Kurde, nie ma żadnych, nie ma, zero kłopotów, jest ale jaja. Tutaj ma, wiecie jak, kurde, bo jest problem, bo ja, ajajaj. Weźmy, zróbmy na przykład magazyn jedzenia tu. A czemu by nie? Pierdolnijmy magazyn jedzenia. Robimy magazyn jedzenia i będzie git. Ty, a ja wiem chyba o co chodzi. Patrzcie, ja robię coś takiego. Wszystkiego po trochu pakujesz i wyładowujesz tu. I dzięki temu one sobie będą jeździć i będzie miodzio. Chyba, nie? Dobrze mówię? O kurwa, tu co się dzieje? Ojojoj, a chyba trochę za du... Ty! Dobra, dobra, ty, chyba przesadziliśmy trochę z tym paliwem tutaj. Czekaj. Ty co robisz? Ty zbierasz to paliwo, stop! Ty będziesz inaczej, ty będziesz zbierał też wszystkie rzeczy i też będziesz pakował tutaj normalnie tego. Kolejny pacjent, dobra, o, czekajcie. Pacjent z Mars. O. W dzisiejszych czasach choroba jest wśród ludzi rzadkością. Entuzjazm wszyscy mają, ale jaja. Ja to wydałem 250 bilionów, żeby chłop zmarł. Ale jaja. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy kurde pod jakimś... Ten, wszędzie się robią zapady, a pod nami jest jakiś, wiecie... Wielki spadek. W sumie możemy tu odpalić tego. Coś będzie nam brak... A, CO2 będzie nam brakować. W sensie, że po... CO2 to jest powietrze? O2 to jest powietrze, CO2 to jest tego, nie? Woda, nie? Czy coś? Nie, woda gazowana. Nie wiem, z chemii zawsze byłem najgorszy na świecie. Niestety. Kopuła podłużna, poka ta. Mikrokopuła, poka mikrokopułę. No taka nie mikro za bardzo. To? To jest taka... Taka, kurczę... Fajna kopułka, podoba mi się. Elegancka jest. Dobra, warto by było zacząć tutaj produkcję większej ilości tlenu. Nie o jakoś turbo dużo, ale o 3. Będzie nas to kosztować 3 metalu za 3 CO2 produkcji. Jest to uczciwa cena, którą jestem w stanie ponieść. Te zajebane ogniki nam kradną tego, wodę. Coraz ich więcej jest ogólnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie później. Co się okaże. Dobra, w sumie możemy tu odpalić, bo my teraz będą nasze drony zbierać w sumie po trochu te polimery i tam będziemy budować to, jak będzie okazja. Po trochu, bo po trochu będziemy tutaj przynosić różne rzeczy. Tak, aha, bo tak, no tak. Dobra, patrzcie, bo my teraz będziemy, no... Okej, dobra, bo my teraz będziemy, słuchajcie, stąd brać rzeczy. Nasze drony będą przywozić rzeczy do kopuły, a nasze łaziki będą przynosić z głównego magazynu tutaj. Ja teraz kumam. Więc ten magazyn totalnie useless ogólnie. Giga totalnie useless. Ale. Taki magazyn powinien się znaleźć tutaj.
Ja o to zadbam, ale to zadbamy w następnym odcinku. Gdy żyje dalej, daje ci, gdy życie daje ci cytryny? Budowa nagłego domu w obcym świecie niewątpliwie wymaga entuzjazmu. Między innymi, taki cel jest wskazówka. Okej, dobra, dobra. Otworzyło się zapadlisko kolejne, okej. No nie wiem, mam wrażenie, że my powoli... O właśnie, technologia Ognia Świętego Elma mogą ujawnić wiadomości. Nowe badania potwierdziły, że aktywnie poszukują naszych zapasów wody, aby móc się rozmnażać, dzięki jakiemuś słabo poznanemu mechanizmowi. Właśnie mam wrażenie, że my naprawdę musimy się tutaj zacząć powoli, słuchajcie, dowiadywać, co to robi te dziury, bo one mi się, kurwa, bardzo nie podobają. Nagle są te dziury i co? Niedobrze, jeden był okej, ale... Te dziury zaczyna coraz ich więcej być, niestety. Co wam powiem, widzowie? Powiem wam tak, że widzimy się jutro, pamiętajcie o tym. Bo odcinki na tym kanale, słuchajcie, są codziennie. Miłego dnia życzę, no, ale oczywiście miłej nocy. Do zobaczenia. O nie, 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 nie. O kurwa, magazyn to był debilny pomysł strasznie. Ojojoj, wyłącz. Bo one będą mi przynosić ciągle tego. To będą przynosić. Debilny pomysł, magazyn. Rozmon, odzyskaj. Odzyskaj magazyn. Nie, trzeba go rozdupsyć. Debilny pomysł. Tu powinien być magazyn, a nie kurde tu. One teraz wszystko będą ciągle to jedzenie sprowadzać. Nie, przestań jedzenie tu nosić przecież. Wyłączyłem i odzyskuję. Halo, stop. Proszę przestać. Napęd odrzutowy. Udało się, ty. Mamy to. Dobra, to będziemy normalnie śmigać tymi rakietnicami, tylko w następnym odcinku. A to co to jest? Ulepszenie ekstraktora, napęd ekstraktora. 30% do produkcji, jak długo budynek jest zaopatrywany w paliwo. Rozumiem. SI Fabryk, ulepszenie rafinerii i fabryk. Dobra, wale to, czemu by nie, idziemy w tą robotykę, na razie najlepiej nam to idzie. Robotyka, inżyniera to są dwie najważniejsze rzeczy aktualnie, a wy zostawcie lajkę, komentarz, suba. Panijcie w linki w opisie. Twitch, Instagram. Jeszcze raz widzimy się jutro. Do zobaczenia, miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.